Album Erotica był pierwszym tak odważnym posunięciem Madonny, zarówno wizerunkowo, jak i muzycznie. Nierozumiany i pogardzany w czasach premiery, po upływie 30 lat uchodzi za jeden z najlepszych w opinii fanów. Dziś wiemy, jak wyglądała niełatwa przeprawa Madonny z opinią publiczną. W serii Palimpsesty chodzi jednak o to, czego nie widać na pierwszy rzut oka, o to, co moglibyśmy otrzymać, ale czego ostatecznie nie było nam dane. O to, co zmieniono, choć nie taki był pierwotny plan. Erotica. Romance. Wiele osób uważa, że początków erotyki należy upatrywać w rozpoczęciu nagrań z Shepem Pettibonem latem 1991 roku. Nie do końca jednak jasne są ówczesne związki Madonny z Juniorem Vasquezem. W 1997 roku grupa Race wydała piosenkę Fantasy. Za produkcję utworu odpowiadał nie kto inny, ale właśnie Junior Vasquez. O samej grupie niewiele wiadomo, bo to rzadki przykład, kiedy producent jest głównym motorem napędowym piosenki, a nie główny artysta. Celowo nie używam w tym miejscu słowa wokalista, czy też raczej wokalistka, bo pośród migotliwej elektroniki majaczy tu właśnie damski głos. I według wielu osób brzmi on znajomo. Magazyn Billboard w wydaniu z 15 marca 1997, w którym poświęcił kilka zdań Fantasy, był jeszcze mniej powściągliwy, stwierdzając wprost, że tajemnicza wokalistka brzmi jak Madonna. Na domiar złego nie były i do dziś nie są znane jej prawdziwe personalia, a jedynie pseudonim. Who's That Girl? Związek z Madonną wydaje się tu więc oczywisty. A jeśli komuś wydaje się, że to mało, niech dołoży do tego podtytuł jednego z wydanych remixów. Junior Vasquez Erotica Mix. I pewnie wiele osób zastanawia się w tym miejscu, jaki jest związek tego utworu z piątym albumem Madonny. Istnieje domniemane demo Fantasy, które miało powstać w 1991 roku. Dziwaczne to najlepsze określenie na nie. Jest ono od lat przedmiotem spekulacji na temat rzekomej współpracy Madonny i Juniora Vasqueza nad tym, co później zmieniło się w album Erotica. Nawet z założeniem, że tajemnicza wokalistka to Madonna, przez wiele lat nie było żadnych dowodów na to, że artystka rozpoczęła pracę z DJ-em z myślą o swojej piątej płycie, aż do marca 2017, gdy wyciekła piosenka Love Hurts. Przez 25 lat od premiery płyty znany był jedynie domniemany tytuł piosenki, nad którą Madonna wówczas miała pracować. Kiedy jednak utwór znalazł się w sieci, stało się jasne, że po pierwsze to najstarsza wersja erotyki, a po drugie, że za jej powstaniem stoi właśnie Vasquez. Tym samym zyskaliśmy namacalny dowód tego, że artyści faktycznie podjęli współpracę w 1991 roku. Fakt ten zdaje się także nieco przechylać szale na korzyść prawdziwości Fantasy jako odrzutu Madonny z tamtych czasów. Zdaje się jednak, że współpraca nie układała się najlepiej, bo bardzo szybko się skończyła. Przyczyny zapewne na zawsze pozostaną nieznane. Junior Vasquez dostał jeszcze co prawda szansę na zrobienie remiksów dla Madonny, z których te do Secret i Bedtime Story są chyba najbardziej znane, ale do bezpośredniej współpracy z gwiazdą nigdy już nie doszło. Za kulisami zaczęło się także plotkować o ich rzekomym konflikcie. Nie da się powiedzieć z całą pewnością, ile w tym prawdy, bo Madonna swoim zwyczajem nabrała wody w usta, ale zdaje się, że Vasquez niedługo później z premedytacją rozpoczął festiwal zaczepek pod jej adresem. Hello, Junior. This is Madonna. Are you there? Call me in
Pierwszym dobitnym sygnałem, że coś złego zaszło między tą dwójką, była piosenka If Madonna Calls z 1996 roku, w której DJ wykorzystał głos artystki nagrany na jego domową automatyczną sekretarkę. Vasquez w powtarzanym tekście zdawał się instruować kogoś. Jeśli Madonna zadzwoni, powiedz jej, że mnie nie ma. Utwór został zauważony, ale sama zainteresowana zupełnie go zignorowała. Niecały rok później pojawił się utwór Fantasy w wydaniu Race. Przerywamy program. Chciałem wam pokazać jedną rzecz, którą znalazłem już na etapie montowania tego filmu. Wszedłem na Discogs dla znalezienia jakichś dodatkowych informacji o tej grupie, żeby dodać do filmu w formie jakiegoś dodatkowego kontekstu. Stwierdziłem, że zobaczę sobie wydania tego singla. Widzę, że rok po premierze w Stanach został wydany w Europie. No i wchodzę w niemiecki singiel, patrzę na okładkę i co? Tak. Junior Vasquez był bezczelny. Jest tutaj dokładnie to, co myślicie. Więc jeśli w tym kontekście spytacie mnie, co ja o tym sądzę i czy Vasquez był zdolny do tego, żeby zapierdzielić demo Madonnie, to hell yeah, uważam, że to zrobił. Jeśli założymy, że słyszana tam wokalistka to Madonna, to nasuwają się dwa pytania. Dlaczego Vasquez pozwalał sobie na tak śmiałe działania i dlaczego Madonna go ignorowała? DJ zdawał się zabezpieczać na wszelkie możliwe sposoby. Skrywając Madonnę pod akurat takim pseudonimem, w oczywisty sposób zdawał się potwierdzać jej tożsamość, ale nie mówiąc tego wprost, bo wiedział, że to może pociągnąć za sobą konsekwencje, także prawne. Sytuację na pewno ułatwił mu fakt, że Madonna nie zarejestrowała w bazie owoców ich współpracy. Ale nawet to nie chroniło go przed potencjalnym pozwem, jeśli Madonnie udałoby się udowodnić, że jest współautorką utworu. Niezbitym dowodem mogłaby być taśma w jej posiadaniu. Ale czy słowo dat zapisane w ten charakterystyczny sposób przy Fantasy to nie jest swego rodzaju sposób ukrycia, że taka taśma, Digital Audio Tape, w skrócie DAT, leży właśnie gdzieś w jego szufladzie? To tylko autorska hipoteza, równie dobrze może być to po prostu zmieniony zapis słowa, ale nie ma też dowodów na jej obalenie. Częściowo potwierdzać może to fakt, że Madonna nie zareagowała. Drugi powód jej milczenia może być nieco bardziej złożony. W 96 i 97 roku Madonna była zajęta promocją swego filmowego dzieła Evity. Została matką, zaczęła też zbierać materiały na kolejny album. Jej wizerunek złagodniał i prasa jej sprzyjała. Ostatnie, czego było jej wtedy potrzeba, to medialny szum z ryzykiem prania brudów sprzed lat. Gra toczyła się o mały projekt, który nie miał szans się wybić, więc zwyczajnie nie była warta świeczki. Madonna zapewne zdawała sobie sprawę, że zbyt wiele ma do stracenia, mogąc zyskać bardzo niewiele. Lepiej więc w takiej sytuacji było odpuścić. Erotica. Romance. Kiedy Madonna rozpoczęła pracę z Shepem Pettibonem, producent miał już swoją wizję. Chciał iść w klimat taneczny zapoczątkowany przez Vogue, w stylu, jak to opisał, LA. Wizja Madonny była jednak zupełnie odmienna. Chciała czegoś mniej komercyjnego, brudnego i mrocznego. Tak opisał to Shep Pettibone w swoim dzienniku opublikowanym w czasopiśmie Icon. Pamiętam, jak razem z Madonną zaczęliśmy pracę nad płytą Erotica. Siedzieliśmy właśnie w moim domowym studiu i słuchaliśmy jednej z pierwszych piosenek nagranych na płytę, gdy odwróciłem się do niej mówiąc: to świetny utwór, ale to nie Vogue. Madonna spojrzała mi prosto w oczy. Shep, zaczęła. Nie da się zrobić tego samego dwa razy. Usiadła, by dokończyć nagrywanie wokalu do Erotiki, po czym wyjrzała na taras w nowojorską noc. Nigdy, powtórzyła. Ponieważ sesje nagraniowe były rozbite innymi zobowiązaniami artystki, by posłuchać pierwszych efektów, Madonna i Pettibone spotkali się dopiero w grudniu 1991 roku. Wokalistka jednak nie była zadowolona. Sytuacja także została opisana w dzienniku producenta. Gdybym chciała, żeby ta płyta tak brzmiała, pojechałabym do Los Angeles pracować z Patrickiem Leonardem, stwierdziła. Szybko załapałem, o co jej chodzi. Madonna chciała, żeby Erotica brzmiała surowo, tak jakby nagrano ją na 123 ulicy w Harlemie. Ostateczne brzmienie płyty jest takie, jak założyła Madonna w swojej wizji. Wygląda jednak na to, że gdyby nie była ona tak sprecyzowana, utwory mogłyby być znacznie bardziej taneczne. Erotica. Romance.
Na przestrzeni lat dało się zauważyć, że Madonna pracując nad płytą tworzy materiał w studio z różnymi osobami, ale ponieważ to ona spaja cały projekt, ona również podejmuje decyzję, co zrobić z zarejestrowanym materiałem. Żadnemu ze współpracowników nie daje gwarancji, że to właśnie jego wersja utworu trafi na płytę. W przypadku Erotiki prace wyglądały bardzo podobnie. Założyć można, że Madonna mniej więcej w tym samym czasie podjęła próby stworzenia czegoś z Juniorem Vasquezem i Shepem Pettibonem, ale były to bardziej próby dopasowania czegoś pod mglistą wizję niż nagrywanie ostatecznego materiału. Aż wreszcie w grudniu 1991 roku wizja Madonny na kolejny album wyklarowała się. Jak już wiemy, materiał nagrany z Vasquezem zabrała ona do Pettibona i poprosiła o przerobienie. To właśnie wczesne wersje utworów stworzonych razem z nim znane są jako The Rain Tapes, nazwane tak od piosenki Rain otwierających nagranie na kasecie. Ich skład jest znany i błędem jest dodawanie do nich innych wczesnych wersji utworów lub odrzuconych piosenek. Świat dowiedział się o ich istnieniu w 1999 roku, kiedy Bruce Barron napisał o nich artykuł dla Goldmine. Taśmy miały mu zostać udostępnione do jednorazowego odsłuchu na potrzeby artykułu w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie. Niestety, prawdopodobnie fakt, że mógł on się zapoznać z materiałem wyłącznie tam, spowodował, że do tekstów wkradło się kilka błędów. Po latach materiał wyciekł, ale nadal należy go traktować wyłącznie jako rejestrację pomysłów na zasadzie work in progress. Erotica. Romance. Wersje utworów nagranych na kasetach The Rain Tapes na ogół nie różnią się drastycznie od tego, co znalazło się na albumie. Po prześledzeniu utworów nagranych na nich, bardzo szybko można zauważyć przynajmniej kilka zastanawiających tytułów. Actions Speak Louder Than Words, jak łatwo się domyślić, to wersja demo Words, ale z bardziej wybijającym się fortepianem i bez charakterystycznego piszczącego dźwięku imitującego jakiś rodzaj piszczałek. Wszystkie wersje są dość podobne do albumowej, ale w wersji Final Edit 1 pojawia się fragment śpiewany falsetem, który ostatecznie usunięto. Wszystkie znane do tej pory nagrania demo zawierają także dodatkową zwrotkę, która w zależności od wersji znajduje się w różnych miejscach. Nieco trudniej rozpoznać demo Bad Girl, które ukryło się pod podwójnym tytułem Cheat, Drunk Girl. Aranżacja ta różni się tu jednak zaledwie kilkoma kosmetycznymi rzeczami. Identycznie rzecz ma się w przypadku In This Life i Rain, gdzie różnice między wersjami demo a ostatecznymi są prawie niezauważalne. Z kolei w pierwszych dwóch demach Bye Bye Baby da się łatwo wychwycić inny wokal, co słychać zwłaszcza w mówionych partiach w wersji oznaczonej jako Second Day Rough. Trzecie nagranie, oznaczone jako Final Demo, brzmi praktycznie jak ostateczna wersja. Nieco więcej różnic można zauważyć z kolei w demo Deeper and Deeper. Przede wszystkim uwagę zwracają nieco inne wokale. Oznacza to, że obecne na płycie zostały nagrane na ostatnim etapie prac w połowie 1992 roku. Największą różnicą jest jednak brak części z gitarą flamenco. Zamiast niej słychać w tym miejscu fortepianową solówkę.
Skąd się wzięła gitara? Wyjaśnił to Tony Shimkin, asystent szefa Pettibone'a w wywiadzie, którego udzielił stronie Madonna Tribe. Gdy miksowaliśmy Deeper and Deeper, wygłupiałem się, grając na gitarze akustycznej. Grałem jakąś solówkę w stylu flamenco. Madonna usłyszała, jak gram i zechciała dodać ten fragment do piosenki. Do tego dograliśmy kastaniety i voilà, tak powstała latynoska część utworu. Podobno ta gitarowa wstawka bardzo nie podobała się głównemu producentowi, który uważał, że nie pasuje ona do house'owej aranżacji, ale to Madonna podjęła decyzję o jej umieszczeniu. W przypadku trzech wczesnych wersji Thief of Hearts łatwo można zauważyć proces twórczy, co zresztą podkreślają dodatkowe opisy przy tytułach. Najstarsze demo Madonna i Pettibone nagrali 17 stycznia 1992. Trzy dni później spróbowali podejścia z nieco inną aranżacją, ale najwyraźniej Madonnie nie podobała się ona, bo za kolejne dwa dni wrócili do tej wcześniejszej. Ukończona wersja utworu zdaje się być jej rozwinięciem. Na tym jednak nie koniec. Istnieje także demo Thief of Hearts, na końcu którego wpleciono dwa wersy przerobionej piosenki If I Had a Hammer pośród chichotu Madonny. Demo to ujrzało światło dzienne po tym, jak na aukcji sprzedana została zawierająca je kaseta, inna niż wspomniane The Rain Tapes. Wersja ta jest jednak mocno wulgarna o agresywnym tekście, zaś If I Had a Hammer to w pewnym sensie święta piosenka Amerykanów i pewnie ten rozdźwięk przesądził o wycięciu tych wersów. Sit your ass down. Erotica. Romance. Temat ten jest rozwinięciem wątku przeróbek dokonywanych na utworach w czasie procesu twórczego, jednak ewolucja tytułowego utworu zasługuje na osobny rozdział. Na The Rain Tapes w kilku miejscach rozrzucone są wczesne wersje erotiki. Na tym etapie piosenka zawierała refren zaczynający się od słów You Thrill Me, obecny we wszystkich trzech nagranych na taśmach wersjach. Jak już wiemy, wersja Love Hurts musiała powstać wcześniej, przypuszczalnie w pierwszej połowie 1992 roku. Z dużą dozą ostrożności można jednak założyć, że miało to miejsce później niż pod koniec maja, ale nie później niż w lipcu. Mało prawdopodobne, by Madonna zajmowała się nagrywaniem płyty przed majem 1991, bo wtedy zajęta była najpierw montażem i produkcją Truth or Dare, a potem premierą i okresem promocyjnym. Z całą pewnością wiemy za to, że w lipcu pracowała już z Pettibone'em, co potwierdza wpis w jego dzienniku. Sesja z Juniorem Vasquezem prawdopodobnie była więc bardzo krótka i mogła mieć miejsce w czerwcu 1991. Daty dopisane przy demach z The Rain Tapes pozwalają nam na dokładne określenie postępów prac. W styczniu 1992 roku piosenka, która pół roku wcześniej nosiła roboczy tytuł Love Hurts, teraz miała już tytuł Erotica. Zniknęło brzmienie pierwotnej wersji, zmieniły się też słowa. Na te, które po latach posłużą Madonnie do stworzenia koncertowej aranżacji piosenki. W pierwszej połowie 1992 roku, głównie wiosną, Madonna pracowała już nad swoją książką Sex. I na ten moment nagrania wstrzymano. Do studia Soundworks w Nowym Jorku weszła 8 czerwca 1992 i to właśnie wtedy utwory zyskiwały ostateczne kształty. Nagrania trwały aż do 12 września, co potwierdza biografka Madonny wspominająca, że właśnie tego dnia Pettibone wyszedł ze studia z gotową taśmą matką erotiki. Oznacza to więc, że ostateczny kształt piosenka Erotica otrzymała podczas ostatnich sesji nagraniowych. I tu trzeba pamiętać, że na tym ostatnim etapie, gdy Madonna zdecydowała o ścisłym połączeniu książki i płyty, Erotica rozdziela się także na dwie różne wersje. Komercyjną, która trafiła na album, i promocyjną, dołączoną na bonusowej płycie do książki Sex. Erotica.
Romance. Na osobny rozdział zasługuje także historia tych dwóch piosenek, które kiedyś były jedną, ale po kolei. Na The Rain Tapes znajdziemy dwie wersje Goodbye to Innocence. Piosenka ta została oficjalnie wydana na składance Just Say Roe, będącej częścią kampanii wspierającej wolność wyboru kobiet w kwestii aborcji. Obie wersje demo różnią się jednak od niej całkowicie pod względem aranżacji. Oto pierwsza. I druga z nieco inną melodią w refrenie. Ostateczna wersja nie przypomina jednak żadnego demo. Wersją pośrednią między nimi jest ta. Bez dokładniejszego wsłuchiwania się można tu zauważyć, że Madonna śpiewa słowa Goodbye to Innocence na tle muzyki znanej z albumowej wersji Fever. To ostatnie takie demo. Później aranżację tę wykorzystano do nagrania coveru pochodzącej z 1956 roku piosenki. Dlaczego? Tego dnia, gdy Madonna miała nagrać ostateczną wersję wokalu do Goodbye to Innocence, dla żartu zaśpiewała w studio Fever na tle przygotowanej aranżacji. Nagranie wypadło zadziwiająco dobrze. Do tego stopnia, że zdecydowano o nagraniu coveru i wykorzystaniu gotowej aranżacji, na której dokonano kilku poprawek. Podobno stosowne formalności udało się załatwić w zaledwie kilka godzin. A ponieważ Goodbye to Innocence z chwilą podjęcia decyzji o wydaniu Fever straciło aranżację, przygotowano jeszcze jedną, jeszcze bardziej różniącą się od tych pierwszych tanecznych wersji demo. Erotica. Romance. Andre Betts, drugi obok Shepa Pettibona, producent płyty, wspomniał na łamach biografii Grzeszna Madonna, że artystka była bardzo dumna z piosenki Waiting, ale jej repryza w postaci Did You Do It to owoc żartów. Powoli zbliżaliśmy się do końca. Tamtego dnia piliśmy gin i szampana, urządziliśmy sobie takie małe świętowanie. Pokazała mi swój pieprzyk na biodrze. Wymyśliliśmy dla siebie nawzajem przezwiska. Pod koniec dnia Madonna wyszła na kolację z przyjaciółmi, zostawiając Betsa w studio. Ten jednak szybko zakończył swoją pracę i z nudów zaimprowizował rap na tle muzyki z Waiting i poprosił obecnych w studio Marka Goodmana i Dave'a Murphy'ego o nagranie powtarzanych słów Did You Do It? Tak narodziła się alternatywna wersja piosenki, w której, jak to trafnie nazwała Lucy O'Brien, biografka Madonny, jej gniewna obecność daje się wyczuć przez cały utwór, mimo że powtarza tylko kilka słów. Betts rapował o wspólnym piciu szampana, całowaniu jej pieprzyka, seksie w limuzynie, a w drugiej zwrotce nazywał swoją szefową dziwką. Zdaję sobie sprawę, że to Madonna, ale dla mnie jest taka sama jak wszyscy. W ten sam sposób żartuję sobie z moich przyjaciół. Nie mam zamiaru jej nie szanować, ale jeżeli się choć trochę nie zabawię, jestem przeklęty, wspominał producent na łamach biografii. Kiedy Madonna wróciła do studia, towarzyszyli jej znajomi. Chciała pochwalić się Waiting, ale Betts dla żartu puścił Did You Do It. Siedzieli tam ci goście w garniturach, wszyscy mega poważni. Przycisnąłem play i usiadłem przodem do głośników. Madonna stała za mną, ale widziałem jej twarz w lustrze. No i siedzę sobie tak, aż w pewnym momencie czuję, że opiera mi się na szyi. Zerkam więc w lustro i widzę, że jej oczy są pełne łez i kiedy piosenka się kończy, mówi mi: jesteś popierdolony. Od razu zacząłem ją przepraszać, a ona na to: jesteś szalony. Czy teraz mogę wreszcie usłyszeć swoją piosenkę? Potem patrzę na kolesi, którzy mierzą mnie pytającym spojrzeniem: co to było do cholery? Madonna przesłuchała jego utworu jeszcze raz i o sprawie zapomniano. Dwa tygodnie po zakończeniu nagrań artystka zadzwoniła do producenta, oznajmiając, że chciałaby umieścić Did You Do It na płycie. Powiedziałem jej: nie, nigdy w życiu, zwariowałaś? Wspomina.
Może i tak, miała odpowiedzieć, ale mimo to chce użyć tej piosenki w albumie. Po kilkukrotnych namowach producent zgodził się. Mimo że udziałami za wszystkie piosenki Madonna dzieliła się z Betsem pół na pół, w przypadku Did You Do It oddała mu aż 75%. I tak istnienie utworu zdeterminowało powstanie dwóch wersji albumu, tak zwanej czystej, bez Did You Do It, i tej z nim, i dodatkowym oznaczeniem na okładce informującym o nieprzyzwoitych treściach. Cóż, przynajmniej dzięki temu kolekcjonerzy mają dziś o jeden egzemplarz do zebrania więcej. Erotica. Romance. Czas na kilka utworów, których tytuły wypisano w składzie The Rain Tapes, ale których do tej pory nie omawiałem. Shame, You Are The One i Jitterbug. Od lat rozpalały one wyobraźnię fanów, co zresztą zaowocowało powstaniem fałszywych dem, w których wykorzystano m.in. mówione fragmenty wywiadów Madonny i kwestie z filmu Truth or Dare. W lipcu 2014 roku wyciekły jednak pełne wersje demo. Shame okazało się być piosenką w całości śpiewaną, a nie jak sugerowało fałszywe demo, melorecytowaną. Z powodu jej odrzucenia Tony Shinkin, asystent szefa Pettibone'a, upatruje w podobieństwie do innej piosenki. Prawdopodobnie miał on na myśli It's a Shame My Sister Money Love, wydanego dwa lata przed Erotiką, w którym wokalistka w bardzo podobny sposób intonuje tytułowe słowo. Nieznane są również powody odrzucenia You Are The One, jednak biorąc pod uwagę oba odrzuty, zdaje się, że mimo iż były naprawdę dobre, były raczej ucieleśnieniem tanecznej wizji producenta niż mrocznego wizerunku, który rysował się już wówczas w głowie Madonny. No i wreszcie Jitterbug. Piosenka powstała pierwotnie z myślą o ścieżce dźwiękowej filmu Ich własna liga, ale kiedy do filmu trafiła ballada This used to be my playground, demo Jitterbug porzucono, bo po prostu nie było konieczności nagrywania kolejnego utworu do filmu. Na niektórych zafałszowanych tracklistach The Rain Tapes widnieje także piosenka Dear Father. Nie mogła się tam jednak znaleźć, ponieważ The Rain Tapes to owoce sesji z szefem Pettibone'em, a za Dear Father stał Andre Betts. Utwór nie znalazł się na płycie, choć, jak wspomina Betts, na łamach biografii Madonny była to piosenka o jej relacjach z Bogiem. Naprawdę ją lubiła. Utworowi przypisano początkowo numer 4 na płycie, ale został on odrzucony już na późniejszym etapie kształtowania listy utworów. Powodem miało być rzekomo to, że Madonna dowiedziała się, że partię gitary w utworze wykonuje Mick Murphy z grupy The System. Podobno Madonna i Murphy byli skonfliktowani po kilku kłótniach mających miejsce jeszcze na początku lat 80. i urażona piosenkarka nigdy o tym nie zapomniała. Erotica. Romance. We wrześniu 1992 roku Madonna już szykowała się do wydania albumu.
okolicach radiowej premiery pierwszego singla do prasy wysłano pierwsze informacje na temat płyty, zawierające m.in. informacje o dacie premiery, cenach oraz liście utworów. Pierwsze, co zwraca uwagę, to planowana data wydania, 12 października 92. Jak wiemy, płyta ostatecznie trafiła do sklepów 20 października. Zatem albo jest to czeski błąd i po prostu ktoś wpisał 12 zamiast 20, albo w ostatnim momencie zmieniono datę premiery. To drugie jest zresztą prawdopodobne, bo możliwe, że opóźnił się druk książki Sex, a premiera obu miała przecież zostać zsynchronizowana. Kolejne, co zwraca uwagę, to tracklista albumu. Jest ona zupełnie inna i to pod każdym względem, zarówno jeśli chodzi o kolejność, jak i zawarte na niej utwory. Dowodzić to może, że na tym etapie, tuż przed premierą, tracklista albo nie była jeszcze pewna i utwory po prostu wrzucono w losowej kolejności, co zresztą może potwierdzać brak numeracji przy nich, albo że w ostatnim momencie kolejność została zmieniona. Ciekawa jest też tu obecność Goodbye to Innocence. Piosenka trafiła ostatecznie na wspomnianą składankę, ale jej obecność na domniemanej liście utworów z albumu na miesiąc przed jego premierą może dowodzić, że decyzja o jej przekierowaniu na inny projekt zapadła w ostatnim momencie. Erotica. Romance. Każdy zna charakterystyczną okładkę albumu Erotica, ukazującą zbliżenie na twarz Madonny z zamkniętymi oczami i lekko uchylonymi ustami. Na policzku Madonny znajduje się tu charakterystyczny, zdeformowany napis z jej imieniem i tytułem. Co ciekawe, w tych samych materiałach prasowych, które trafiły do dziennikarzy przed premierą płyty, okładka nie zawierała zapisanego tytułu. Aby było wiadomo, kogo przedstawia zdjęcie, na okładki naklejono jedynie imię Madonny. I co ciekawe, zapisane jest tym samym fontem, który później znalazł się na okładce singla Bad Girl. Erotica. Romance. A jeśli już o Bad Girl mowa, to mało osób wie, że ballada ta była typowana na drugi singiel. Ostatecznie plany te zmieniono i został nim Deeper and Deeper. Dlaczego? Nie ma pewności, ale można snuć przypuszczenia. Zarówno singiel Erotica, jak i drugi planowany, Bad Girl, miały otrzymać wydawnictwa w formie singli wideo z teledyskami na kasetach. O ile jednak ten pierwszy był bardziej sugestywny, o tyle pierwotny plan zakładał, że klip do Bad Girl będzie po prostu filmem dla dorosłych. Kiedy jednak ukazał się pierwszy singiel oraz książka Madonny i wybuch związany z tym skandal, wytwórnia prawdopodobnie chciała ratować jej wizerunek, wydając bardziej przyjazny dla radia utwór, jakim jest Deeper and Deeper. Co ciekawe, wszystko wskazuje również na to, że okładkę drugiego singla także zmieniono. Zachowały się bowiem potwierdzające to materiały. Można na nich zobaczyć projekt okładki kasetowego singla Deeper and Deeper, który zespół grafików przypuszczalnie przesłał Madonnie do akceptacji. Ta z kolei podjęła decyzję, że odrzuca ten projekt i zamiast zdjęcia wykonanego przez Stevena Meisela, woli wykorzystać fotografię autorstwa Wayne'a Meisela, co zapisała zresztą na wydrukach. Zapisała też w tym miejscu, że ten projekt woli wykorzystać na okładce kolejnego singla, Bad Girl. I tak faktycznie się stało. Erotica. Romance. Niestandardowe opakowanie książki Sex w postaci metalowej okładki umieszczonej wewnątrz foliowej torby czyni z niej coś więcej niż zwykłą książkę. Z biografii Grzeszna Madonna dowiadujemy się jednak, że Madonna rozważała różne wersje tego opakowania. Jej intencją było bowiem, aby trzeba było je w jakiś sposób naruszyć, zanim dostanie się do środka. Według zamieszczonej w biografii informacji, artystka rozważała różne formy zatrzasków, zamków, kłódek, a nawet pieczęci, które trzeba by było złamać. Ostatecznie postawiono na folię, której inspiracją było opakowanie prezerwatyw. Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Metalowa okładka również była jednym z pomysłów Madonny, o czym w biografii informuje Charles Melcher, współwydawca książki Sex. Rozmawialiśmy o materiałach, z których można by wykonać okładkę i weszliśmy do kuchni. Wskazała na metalową płytę na tylnej ściance piekarnika i powiedziała: chcę coś takiego. Byłem pod wrażeniem jej interakcji ze światem zewnętrznym, dzięki której znajdowała materiały u ich źródła. Gdyby nie ta przytomność Madonny i zdolność czerpania inspiracji, być może jej kontrowersyjny artbook zostałby wydany w znacznie innej formie. Erotica. Romance.
Historia ta odżyła w ostatnich tygodniach, kiedy z okazji 30. rocznicy wydania albumu Erotica do sprzedaży trafił kolekcjonerski picture disc. Informacje medialne głosiły, że to wznowienie anulowanego wydawnictwa sprzed 30 lat, które miało się wówczas ukazać na brytyjskim rynku. Anulowanego? Ale dlaczego? Powody są legendarne. W sierpniu 1992 roku brytyjskie tabloidy opublikowały zdjęcia księżnej Yorku Sary, na których amerykański milioner John Bryan całuje i sieje jej stopy podczas wspólnych wakacji. Po publikacji wybuchł skandal, bo ze zdjęć jasno wynikało, że synowa królowej nie jest wierna mężowi. Madonna zaś na zdjęciu umieszczonym na płycie w identyczny sposób ssała palec u stopy. Skojarzenia więc nasuwały się same. O szczegółach tamtej sytuacji rozmawiam z twórcami Madonna Discography. Okej, to może zacznijmy od takiego dość ogólnego pytania. Czy naprawdę ten skandal był aż tak wielki, że wpłynęło to na Madonnę? Wydaje mi się, że faktycznie mogło to mieć jakiś wpływ, o czym oczywiście się nie dowiemy. Ja raczej tutaj, tak mi się wydaje, że ponieważ Brytyjczycy mają taką chyba histeryczną dosyć miłość do rodziny królewskiej, to wydaje mi się, że ta cała sytuacja faktycznie mogła mieć wpływ właśnie na tę płytę. A dlaczego zdecydowano się wydać tą płytę we wrześniu, skoro już w sierpniu wybuchł ten skandal? Ona chyba nie wyszła we wrześniu, ona nie miała wyjść we wrześniu, ona była, zdaje się, produkowana we wrześniu, natomiast formalnie ona miała wyjść prawdopodobnie w październiku 92 roku. Natomiast nie sądzę, że było to w jakikolwiek sposób omawiane z pracownikami Warnera w Anglii, więc sądzę, że prawdopodobnie oni się dowiedzieli o tym, jak wygląda layout w ostatnim momencie. Także raczej obstawiam tutaj team Warnera był raczej mało zaangażowany w to, natomiast Maverick czy ewentualnie Sire, ciężko ocenić, kto w tamtym czasie miał tutaj kwestię, jakby głos decyzyjny. Natomiast obstawiam, że Warner dowiedział się na końcu i prawdopodobnie szefostwo Warnera w Anglii podjęło decyzję właśnie, żeby jednak powstrzymać wydanie tej płyty właśnie ze względu na Sarę Ferguson. I prawdopodobnie właśnie przez to zostało to wstrzymane. Oczywiście gdyby to chodziło o jakieś sytuacje w Stanach Zjednoczonych typu prezydent amerykański, prawdopodobnie nie miałby to żadnego wpływu na wydanie tego singla, natomiast ponieważ cała sprawa ocierała się o Wielką Brytanię, bo singiel był brytyjski, wydawany przez brytyjskiego Warnera, no to prawdopodobnie rzeczywiście to było decyzyjne, tak, jeżeli chodzi o powstrzymanie tego projektu, bo osobiście nie uważam, aby zdjęcie Madonny było w jakikolwiek sposób szokujące. No właśnie, bo istnieją trochę sprzeczne informacje na temat tej płyty. Na grupach na Facebooku można zauważyć ludzi, którzy się chwalą, że mają to oryginalne wydanie z 92 roku. Czy ta płyta w ogóle była dostępna? No bo wiemy, że jednak kilka tych egzemplarzy jest, więc czy była dostępna i jej sprzedaż wstrzymano, czy też tak na pewno sprawa nigdy nie trafiła do sklepów? Jak to było z tą płytą? Ta płyta nigdy nie trafiła do sprzedaży. Jeden egzemplarz tak naprawdę ma rację bytu. Niejaki Alex Harris, który pracował wtedy właśnie w magazynie w Alperton w Wielkiej Brytanii, otrzymał pisemną zgodę na zatrzymanie jednego egzemplarza, więc w zasadzie dzisiaj powinniśmy rozmawiać o jednej, jedynej sztuce, która ocalała. Natomiast ta płyta w ogóle nie trafiła do sprzedaży. Tutaj właśnie kiedyś był taki artykuł w Record Collector, gdzie właśnie wspomniany Alex Harris opowiedział całą tę historię dosyć krótko, zwięźle i wymienił też pracownika Warnera brytyjskiego, to był Rob Dickens, który miał właśnie wstrzymać całą tą dystrybucję, więc płyta nie trafiła do sprzedaży nigdy. Natomiast tutaj zanim cała ta paka, powiedzmy paleta tych winyli trafiła na wysypisko, po prostu została rozkradziona w pewnej części przez pracowników. Mówi się, że przetrwało 138 egzemplarzy. Prawda czy mit? Według mnie to jest mit zdecydowanie. To się pokrywa idealnie z numerem katalogowym tego wydania. To jest numer katalogowy, z tego co pamiętam, W0138TP. Nie wierzę w to absolutnie, że ktoś to policzył. Myślę, że nikt nie był w stanie w ogóle policzyć, kto ile sztuk zabiera. Poza tym, z jakiego powodu ktoś by miał zbierać takie informacje. Także sądzę, że to jest taki mit, który po prostu dobrze brzmi. Płyta to taki trochę rarytas wśród kolekcjonerów.
Na Madonna Discografii nazywacie ją najdroższym wydawnictwem w katalogu Madonny. Skąd zatem tyle aukcji, na których można ją kupić? I ja tutaj nie mówię oczywiście o tej reedycji na 30-lecie. Tak, od czasu do czasu faktycznie pojawiają się jakieś tam aukcje. Obecnie, z tego co wiem, jedyna możliwość to jest zakupienie tej płyty w jednym z paryskich sklepów, tylko i wyłącznie przy odbiorze osobistym. Właśnie widzieliśmy filmik właściciela tego sklepu, że faktycznie ma ten egzemplarz, co prawda bardzo wyblakły, czyli prawdopodobnie gdzieś tam na słońcu długo przebywał, ale jednak jest. Natomiast wydaje mi się, że od czasu do czasu gdzieś tam te wydania pojawiają się właśnie na aukcjach, ale to bardziej chodzi prawdopodobnie o bootleg, czyli podróbkę, która pojawiła się, no właśnie, też nie wiadomo do końca kiedy, bo mieliśmy tutaj informację, że nawet w 1994 roku już się pojawiła pierwsza podróbka. Natomiast też mamy informację, że w 2008 podobno pojawiła się podróbka. My co prawda oglądając różne podróbki nie stwierdziliśmy żadnej różnicy technicznej, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest podróbka z jednego roku, czy faktycznie gdzieś tam ktoś próbował wypuścić kilka fałszywych kopii. W każdym razie wyglądają tak samo. Natomiast faktycznie no, od czasu do czasu bardzo rzadko pojawia się oryginalne wydanie. Sam pamiętam na takiej stronie Vinyl Exchange, pamiętam, pojawił się oryginał. Najpierw za 2,5 tysiąca funtów, później cenę obniżono chyba do 1900 funtów i to jest taki mój głęboki wyrzut sumienia, bo po prostu tego nie kupiłem. A to jest płyta, która, że tak powiem, będzie no, największym osiągnięciem kolekcjonerskim dla mnie, jeżeli będę ją posiadał kiedykolwiek. To w takim razie kilka tipów dla kolekcjonerów. Czym się różni oryginał od podróby? Jak to rozpoznać? Szczegółów jest bardzo dużo, ale na przykład jeżeli jesteśmy niezbyt wyrafinowani, powiedzmy, jeżeli chodzi o wyszukiwanie, nie znamy detali za dużo, to wystarczy zapamiętać w zasadzie dwa. Jeden widać od razu, to jest... Jak patrzysz na tego picture dyska, na front, to jest ta papierowa wkładka, prawda? I na oryginale w górnym lewym rogu jest właśnie to logo Madonna Erotica, natomiast te podróbki, które się pojawiły, tego nie mają. Czyli po prostu ta wkładka ma dosyć podobny kolor, można powiedzieć, powiedzmy ten sam. Natomiast nie ma właśnie tego napisu na papierowej właśnie tej wkładce, powiedzmy, to jest pierwsza rzecz zauważalna, a druga, no to musisz wyciągnąć płytę, bo jak patrzysz na płytę z kolei, tylko na odwrót, czyli tą czarną część, to tam jest taka mała zabawa z logami, jeżeli chodzi o logo Maverick, Warner czy Sire. W oryginale było tak, że na samym dole jest podane logo Maverick, pod logiem Maverick jest prostokąt z numerem katalogowym, a pod spodem są loga właśnie Warnera i Sire. Natomiast na podróbce te trzy loga są wymienione po prostu w jednym ciągu. Więc jeżeli ktoś zna te detale techniczne, to sobie z tym bez problemu poradzi. Taka jest historia anulowanego wydania dla kolekcjonerów, które miało ukazać się regularnie w 1992 roku. Decyzja o jego niewydaniu ostatecznie jednak jeszcze bardziej podbiła wartość kolekcjonerską tych egzemplarzy, które ocalały. No i jej bezpośrednim skutkiem jest powrót do wydania po 30 latach, kiedy płyta zdążyła już obrosnąć legendą. Erotica. Romance. Wydawać się może, że opowiadane w tym filmie anegdoty to zwykłe historyjki pisane palcem po wodzie i fanowskie gdybanie. Być może. Ale jeśli zastanowić się dokładniej, to każda z nich jest niczym mały klocek domina, bez którego sekwencja zdarzeń byłaby zupełnie inna. Gdyby Madonna wydała Shame czy You Are The One, płyta być może nadal byłaby dobra, ale byłaby już inną, mniej mroczną całością. Gdyby premiera płyty odbyła się wcześniej, być może jej artystyczna strona nie umknęłaby uwadze odbiorców przykryte skandalem. Gdyby Madonna nie wpadła na pomysł z metalową okładką, być może na naszych półkach znajdowałyby się książki oprawione w drewno albo skórę. Gdyby nie wpadła na żart z Fever i gdyby nie stworzono nowej aranżacji Goodbye to Innocence, nigdy nie powstałaby lubiana wersja dub piosenki Up Down Sweet. Jeśli pominąć lub zmienić choć jeden z pozoru nieznaczący element, zmieniłoby się wszystko, co składa się na całość, którą tak dobrze znamy. Down, up, up.